Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj tak dla odmiany nagrywamy film na wspólnym gołębniku Dobczyce dla portalu Nasze Gołębie, dla Krzysztofa Kłosa. Tutaj właśnie impreza już się rozpoczęła. Mamy tutaj właśnie na pierwszym planie wszystkich tych gości, którzy tu przybyli. No i oczywiście jest z nami Adrian, organizator wspólnego gołębnika. Czekaj, może przejść tu trochę, żeby nam światło nie świeciło. No to może Adrian, powiedz nam tu w skrócie, ile przyjąłeś gołębi, zgłoszonych było do rywalizacji? Witam kolegów hodowców. No przyjąłem gołębi 418, do pierwszego lotu gołąbków zostało 380, dzisiaj na finał poszło gołębi 246. No może opowiedz jeszcze przebieg tych lotów, w jakich to były dystansy, no, jak pamiętasz, jakie były też wiatry, czy... Nie było lekkich lotów, tak jak z tego co pamiętam, to były te loty konkursowe, wszystkie były pod wiatr lub boczny wiatr wypachający na środek Polski. A jakie były? Zaczynaliśmy od 100. Z wiatrem nigdy nie leciały, nie? Nie leciały nigdy z wiatrem gołąbki, także... No, dziś chyba też nie lecą. Też na pewno nie polecą z wiatrem. No, czy pamiętam odległości myszków, jest tam pierwszy chyba 118 czy 20 tam jest myszków. No i po kolei tam było później 140, 180 i 260, nie, dobrze mówię, 230 i 260. No i a, czyli półfinał był 260, no, nie pamiętam. Dzisiaj jest dystans 200, dzisiaj jest 400, 420. 420, no to już fajny dystansik. No to na razie tyle, no resztę będziemy tutaj relacjonować przylot. Tutaj mamy wszystko, system jest włączony, wszystko przygotowane w pojnikach. Pewnie jest elektrolit, woda. No tam też pewnie gdzieś panie mają beczkę elektrolitu dla kolegów. Tu widzimy wszystkich, może idziemy się z kimś przywitać. O, tu mamy właśnie na pierwszym planie faworyta. Witamy kolegę. No witamy, huragany się kłaniają. Tadeusz Górka, tak? Tak, Czemeśnia. Tadziu, powiedz, ile gołąbków poszło na finał twoich? Pięć sztuk. Huraganów. A ile było zgłoszonych? Siedem, czyli dwa odpadły. To musiały być nie huragany te, co odpadły. To były wada na belach. One za szybkie czyli... były, te są szybkie, to szybkie. Będą. Muszą być twarde, ostre i mądre. No też no. Mi się tak wydaje. Idziemy coś obstawić, tę obstawę zrobimy. Dobra, fajnie, no, okej. Okay. Na huragany, wszyscy obstawiają huragany. To trzymamy kciuki za huragany. No i też w drugiej właśnie części będziemy teraz obserwować rozdawanie nagród za loty od 1 do 4. I nagrodzonych jest 10 gołębi. Po 10 gołębi, Adrian, nagrodzonych, tak? No, po 10 gołębi. Także tu mamy, widzimy wszystkich kibiców. Koledzy, na chwilę się chciał przerwać, rozdałbym nagrody. Mariusz Babiński, także osoba znana. Chciałbym się skupić troszkę. Jak jest ktoś z kolegów, to proszę o podejście do mnie, dobra? Więc rozdajemy z pierwszego lotu konkursowego myszków. 10 gołąb to jest kolega Maciaszek Rafał. Nie ma kolegi? Rafał, koleżanka? No nie bardzo. 9 gołąb z lotu pierwszego myszków dla kolegów Oskar i Błażej. No, są koledzy. Brawa dla kolegów! Brawo, gratuluję. Czekaj, kolego. Ósmy gołąbek z pierwszego lotu myszków to jest dla kolegi Hawaniec Edward. Nie ma kolegi. Siódmy gołąb do kolegi Łowatki Krzysztof. Zapraszam. Brawo kolegę. Dla kolegi. Brawo dla kolegi. Ale gdy nie
mi tyle. Do Lublina daleko. A to ten czyna daleko. O, bo tacy to się umieją ustawić. A ja go dlatego szanuję, że moje imię nosi. Szósty gołąb z lotu Myszków pierwszego konkursowego dla kolegi Kinkowski Tomasz. Jest kolega? Jest kolega. Idzie kolega. Brawo! Brawo! Ja się tu odpowiedziano robotem. Na końcu będzie huraga. No, na końcu? A miał być pierwszy, a nie na końcu. Aha. Piąty gołąb z lotu Myszków pierwszy konkursowy dla kolegi Wierzbicki i Sławomir. Chyba go nie ma. Nie ma kolegi. Czwarty gołąb z lotu Myszków pierwszy konkursowy dla kolegi Kornelia. To może koleżanka jak Kornelia. Mogę kolega pewnie dojeździe to. Trzeci gołąb z lotu Myszków dla kolegi Kołodziejczyk Janusz. Brawo! Drugi gołąb z lotu Myszków dla kolegi Mariusz i Marcin B. Czyli Babiński. Gratulujemy. Co to za... Mariusz, co to za as? Co to za as? Testy, o. Mariusz, nie gniewaj się. Jak bestia? Pierwszy gołąb z lotu Myszków dla kolegi Tarzyński Leszek. Ale nie ma kolegi. I teraz przejdziemy do lotu drugiego konkursowego w Krzepice. Dziesiąty gołąb z lotu Krzepice kolegi Maciaszek Krzysztof. Nie ma kolegi. Dziewiąty gołąb drugiego lotu z Krzepic dla kolegi Kinkowski Tomasz. Ósmy gołąb z lotu drugiego Krzepice dla kolegi Tim Brothers. Czyli to jest brata, więc to odbiorę mu, odbiorę mu. Dziękuję. Siódmy gołąb drugiego lotu konkursowego Krzepice dla kolegi Cudek Patryk i prawdopodobnie Andrzej. Szósty gołąb lotu Krzepice dla kolegów MWG Mazury. Są koledzy? Nie ma ich, nie dojechali jeszcze. Dobra,
piąty gołąb z lotu Krzepice dla kolegi Puszkin. Puszkin? Jest Puszkin! Czwarty gołąb drugiego lotu konkursowego dla kolegi Głowacki Krzysztof. Krzysiu, co to za rasa? No widzisz, no. Gratulujemy. Kasa na policzył. Nie dużo, bo sobie będziemy bierzeć. Trzeci gołąb z lotu Krzepice dla kolegi Maciaszek Rafał. Nie ma kolegi. Drugi gołąb z lotu Krzepice dla kolegi Wierzbicki Sławomir. Też go nie ma. Nie ma. Nie, już go wcześniej nie było, to teraz go też nie będzie. Pierwszy gołąb z lotu Krzepice dla kolegi Kocęba Józef. Kolegi nie ma, on jest za granicą, więc. Na tym kończymy część drugą i za chwilę będziemy. Z miejscowości Sierad, czyli 10 gołąbek z miejscowości Sierad, trzeci lot konkursowy dla kolegi Głowacki Adam. Adaś, coś ty często tu chodzisz. No widzisz, a nie, bo raz jest Krzysiu, raz Adaś, a zawsze ty chodzisz. No jak to jest? Kolego, gratuluję. Co na ścianę powiesić, nie? Piastrzeko chyba gołym bielecą. No nie tak bardzo. Dziewiąty gołąb z lotu Sierac dla kolegi Owsianka Dariusz. Owsianka, jest, brawo! Gratuluję. Ósmy gołąb z lotu Sierac dla kolegi Jan, Jarek i Jan. Czyli Janek to jest twoja rodzina. Wiesz, jak odbierz, że to. Bo ja chcę nagrywać, nie? No, ale chcę tu sprostować, Adrian, że to jest ze wspólnikiem, żeby się nie obraził. Drużyna z kolegą. Więc teraz siódmy gołąb z lotu Sierac. Także pozdrawiamy Jarka Staniszewskiego. Cholewa Robert. Kolega Cholewa Robert jest. Jest! Jest! Brawo! O, proszę. Kolega wie, jak odbierać nagrodę. Szósty gołąb z lotu Sierac dla kolegi Głowacki Adam. Leci gołąb, leci gołąb! Jest, jest! Jest gołąb! Ale chyba nie tu. Nie nasz! Ja nie mówię, że z gołębnika, mówię, że leci gołąb, nie? To z jakiegoś gołębnika na pewno leciał, nie? To tego szóstego gołąbka oddamy koledze Głowackiemu. Ten kolega Głowacki to chyba wszystkie nagrody pozbierał. Piąty gołąb dla kolegi Silver Shadow. To kolega jest tam gdzieś, nie wiem, ze świata. O, ze świata. Dobrze, że nie z tamtego świata, bo byłby problem mu nagrodę wręczyć. Czwarty gołąb dla kolegi
Jarek Jan. Wiesiek, odbierz tam, za Jarka. No gratulujemy dla Jarka. To gołębie Jarka. Trzeci gołąb Sierazu dla kolegi Michałki. A to tu jest Michałek, mamy go. Drugi gołąb z lotu Sieradz dla kolegi Piechówka Filip. I pierwszy gołąb z lotu Sieradz dla kolegi Kocęby Józef. Ale kolegi nie ma. Ale tu na dole jest rondo. Na trawniku. Pojeździ na pełno. Widzimy niebo. Piękne, błękitne chmury. Teraz rozdamy chmurki delikatne. Miejscowości Kalisz. Wiatr widać, dla kolegi Augustynek Mariusz. Widzę, że jest żona, także odbierze. Brawo! I hodowczynie. Ale to będę musiał mi wrażać jakoś, bo ja nie ruszę. Próbowałem nie ruszyć. Jak pan będzie wyjeżdżał, to pan powie. No pewnie, ja podestawię niżej. Proszę? Stawię się niżej. Dziewiąty gołąb z lotu Kalisz dla kolegi Owsianka Janusz. Brawo! Ósmy gołąb dla kolegi Kucharczyk Grzegorz, złotą Kalisz. Jest kolega? Siódmy gołąb z lotu Kalisz dla kolegi Kołodziejczyk Janusz. Brawo! Szósty gołąb z lotu konkursowego Kalisz dla kolegi Górka Tadeusz. Brawo! Huragan! Huragan! Wreszcie huragany ruszyły, bo się finał zbliża, to huragany ruszyły. Trzymiemy kciuki. Piąty gołąb z lotu Kalisz dla kolegi Królestwo Wiesław. Dobrze, że ino huragany. Czwarty gołąb z lotu Kalisz dla kolegi Głowacki Krzysztof. O, brawo. Znowu Krzysiu. Nachodzisz się. No, daj spokój. Na drugi rok daj słabsze, to nie będziesz musiał tyle chodzić. Janek, od ciebie wezmę. Gratulacje. Dzięki. Trzeci gołąb z lotu Kalisz dla kolegi Podatki Stanisław. Dziękuję.
drugi gołąb z lotu Kalisz dla kolegi Czaska Marek. Kolegi nie ma. Pierwszy gołąb z lotu Kalisz dla kolegi Górka Mariam. O, brawo! Huraga! Huraga ruszy! Same huragany! Czy to już był czwarty, Adrian, lot, tak? Czy już na tym kończymy, nie? Także gratulacje dla zwycięzców. No i czekamy na gołąbki. Jak na razie gołąbków nie ma, ale pogoda jest super, także żyjemy nadzieją, że za niedługo się pojawią jakieś gołąbki. Czekamy, obserwujemy. No i doczekaliśmy się pierwszego gołąbka przylotu. Oczywiście przegapiliśmy go. Z gołąbek z drużyny Bochęczak i Knap. Także pozdrawiamy Piotrka z Ameryki. Tutaj jest ten gołąbek. Dobrze chowany. Pokażemy go. Jak nie spada, widzisz jak to jest? Powinno, że zobol modo, to wszystko go najadł. Ładnie, bo rozłóż w skrzydełkach możesz? Ładnie. Dwa pióra. No i czekamy nadal. Mamy kolejne gołębie. Kolejne gołębie to drugi gołąb jest Jania Marcin, Leśniak Jan, Górka Marian, Tim Puszki, Bochęczak Andrzej, Cudek, Patryk i znowu Marcin Jania. Także Marcin ma dwa gołąbki. No, z jednej drużyny. No, a tu na mnie zły. Jest jeden, może wygrać. No i czekamy dalej na gołąbki. No ale Adrian, one te przyszły po kierunku stąd? Adrian, ten stąd to jest dobry kierunek? Dobry. Nie ma problemu, na cześć panieczku. No i czekamy. Halo, Tim Puszki usiądę. Mamy tutaj kolegę, który gratuluje. Gratuluje. Jania ma tutaj trzeciego. I tak na 8 głębi jest. Timowi Puszkin, także czekamy nadal, czekamy. Mamy już odbitych 10 gołębi. W tym momencie mamy jeszcze dwa na dachu. Jeden właśnie wchodzi. Właśnie wyszedł. Ptaszki. Ptaszki. 11 ptaszki. Ten będzie nie stąd, co jest na dachu. Kurwa, moje to gdzieś dają. O, mamy kolejne dwa gołąbki to z góry. Ale czy ty gołąb 11? Ptaszki, ptaszki jakieś. Ptaszki. Wiadomo, że ptaszki. Są dwa kolejne. Siadły. Górka Marian! Ale drużyna A! Górka Marian, drużyna A znowu! Ładnie! Mamy kolejny gąbek, dwa kolejne, ładnie. Trzeci. Nie wiem, patrz tam. Kurwa, się zapis miał być zapisany. Nie przeklinaj, Marian. Ty na żywo, dostaną. Nagrywamy. Team Brothers. Jest Team Brothers, jest 73 aktywowany. Kurczę, zobacz, jaki zrobiłem błąd. Czy to was moje nazwisko, kurwa, dzisiaj? Ja nie to bija motorowo. Johnny! Ameryka. Johnny! Jaki numer, 02? Nawet w szkole, kurwa, coś widzą, ale pójdź to dalej odkryć. Jaki numer? 839. Końcówka, Johnny. 39. Piwowarczy Krzysiek! Nie mój, byłego wspólnika. Zetałek.
Ale jest. Czyli mamy 16 gołębi. No i czekamy dalej na kolejne. Przedstawiamy tutaj drużynkę Bochęcza-Knap, Jania, Marcin Leśniak, Górka, Tim Puszkin, Bochęcza-Andrzej, Cudek. Na razie jeszcze wszystko otwarte. Marcin, Jania, Kocęba, Wierzbicki, Ptaszki, Górka, Marian, a Górka, Mariana, Team Brothers, Johnny i Piwowarczyk Krzysiek. No i czekamy dalej na kolejne gołąbki. I jeden siedzi. Jeden jakiś siedzi, ale to chyba nie będzie z tego gołębika. Podejrzewam, żeby weszedł. Jeden tu z tyłu gołębika. Tu jest jeden. Czekamy na... W kolejnej części chcieliśmy tu przedstawić kolegom. W tym momencie mamy już 40 gołąbków. 40 gołąbek jest kolegi Rus Adam. Tutaj tu mamy całą listę. No i cały czas czekamy. Finał jest naprawdę wymagający. Mimo fajnej pogody, wiatr jest boczny, który spycha gołąbki. Część gołębi sobie poradziła, no część jeszcze walczy. Mamy nadzieję, że jeszcze dużo gołąbków tutaj dotrze. Tutaj kolega Adrian przygotował fajne nagrody. Puchary mamy. Siadaj na pniu, cię skameruję tutaj. Kolega Krzysiu chciał coś może powiedzieć do kamery. Do kamery. Pozdrowić. Pozdrawiam hodowców. Team Puszkin. No, Team Puszkin. Tak. I tu mamy naszych kolegów, których już znamy. I wszystkich hodowców. O. Demka, kolega. Jacuś, kolega. Niżnik, Tadeusz, Rafa Żarzej. Także pozdrowionka tutaj od kolegi Krzysia. Tu jeszcze koledzy nadal czekamy jeszcze na gołąbki. Mam nadzieję, że do wieczora trochę gołębi przyjdzie. Właśnie, Tadziu mówi, że cały czas czekamy na huragana. Na szóstego, bo już pięć jest. Huragan jest dość mocny, ale... O, siła! Aż drzewa ten gnie. Jak leci, to drzewa się ugina. Górka oczekuje na trzeciego. Tak? Czyli na tą drużynę. Tak. A która jest w tym momencie, Tadziu, drużyna? Czwarta. No to czekamy. Lotnik na razie prowadzi. Trzymiemy kciuki. Lotnik prowadzi na razie. Czyli jeszcze jeden siada górka i wysuwa się na prowadzenie. No, ale lotnik prowadzi to życzymy, na razie. Życzymy powodzenia. No cały czas czekamy. Mamy nadzieję, że jeszcze dużo gołębi tutaj dzisiaj zawita do nas. Atmosfera, jak widać, jest fajna. Koledzy wszyscy się dobrze bawią. No i czekamy. Dać! Siedzi, łaskajcie sobie jeden burz. Gratuluję, zawój tamtego. Kamaru się pięknie. Bon. Dyplom. Pomóż kółka, żeby było widać 7 tysięcy. Czekaj, to dopisz, że tam jeszcze 1-0. Dopisz tam jeszcze 1-0. Chciałabyś, nie? To idę, bo na jeden. Poczekaj na jak reszta porozda. Róbcie mu zdjęcia z tym, bo 70 tysięcy samej. 70 tysięcy moja. Dopiszcie zero. Czekaj. Dobra. Kurwa, pucharów jest. No i w tym momencie już żegnamy się ze wspólnym gołębnikiem Dobczyce. Już jest prawie noc. W tym momencie już jest właśnie końcówka, wręczenie nagród. Tutaj gratulujemy panu Marianowi, Patrykowi, no i oczywiście organizatorowi. Naprawdę lot był fajny, wysiłkowy. Lot jeszcze trwa, także ciekawy, twardy. Dalej bijemy. Huragany jak tam pokazały się, lecą jeszcze. Huragany walczą na trasie. Także trzymiemy kciuki za huragany. Tak jest, pięć już jest, dalej lecą. Także fajnie. To siadło, na tyle to gołębi, jak jest pięć huraganów, to mistrzostwo. Jest huraganów. O. Dobrze jest. To zamówienia pod numerem telefonu. Nie będę mówił, bo jest tyle zamówień, że nie wyrobimy. Nie wyrobić, musielibyśmy kaczką jajka podbierać. To nie. Okej, okay, dobra. Bo kury to już każdy skór podkłada pod gołębie, to wiadomo. Okay. Ze względu na starość będzie jeden gołębik sprzedawany cały. No będzie.
No to tak się... Pana Mariana, huragana! No. Jeden gołem. Panie Marianie, to już tak ten gołemnik się zestarzał? No ja się zestarzałem. Aha, widzę, że gołemnik. Dwa nie daje rady z nimi już. Nie daje rady. Jednego się muszę pozbyć. A on bez kuli gołemnik... No ale to skoro już jesteśmy przy tym temacie, to może kolega Marian zdradzi tutaj, w jaki sposób może niektórzy koledzy by chcieli coś nabyć od ja kolegi. No bardzo chętnie. To jak się kontaktować się pod numer telefonu, tak? Tak. No może kolega podać swój numer? 887-371-144. Także zachęcamy kolegę, aby ktoś chciał z rasy, ale z rasy huragan. O, różne krzyżówki tam są. A z rasy huragan są do nabycia, czy nie ma? Jest nawet gołąb, który prowadzi na razie z Brukseli na całe południową stronę. O, to ładnie, na Polskę południową, tak? Stary huragan jest u pana Mariana. Stary jest u niego, a u mnie jest syn. Oryginalny. O, stary sobie jeszcze radzi? Stary jeszcze coś tam płodzi. To. Płodzi. Bo no także widzimy taki, koledzy. A stary też jest do sprzedania, czy nie? Stary nie. Nie, no stary niestety. Stary skończy żywota u mnie. Marian ma sentyment do starego, ale dzieci, wnuków można u Mariana nabyć. Także. Prawnuki, pra. No i także. Się też siadały jego prawnuki. Gratulujemy. I tak trzymać. Trzymiemy kciuki. Trzymiemy. Bo jeszcze konkurs trwa. O, trwa, jeszcze jutro będzie trwało. Także patrzymy, no naprawdę. W tym momencie już... Pogoda się robi już taka nieciekawa. No, pogoda jest ciekawa, tylko już po prostu zmierzch jest, nie? Patrzymy tutaj na gołębniki. Już nic nie siada. Może jeszcze liczymy. Mamy jeszcze... Nadzieję, że jeszcze jeden... Wielką nadzieję, że coś jeszcze przyjdzie, ale czekamy. Teraz zapraszamy na drinka. O, widzę, że pan Marian podjął dobry temat. Dobry lot. Dobry lot. No i tu organizator jeszcze coś, kilka słów do kolegów. Bratu twojemu dać nagrodę 14, ale brata nie ma, to dam tobie. O, to fajnie, to miło. Dobra, okej, no to czekamy. Dobra, także życzymy wszystkim powodzenia, dobry lot.